Cześć wszystkim, znowu Pan 7, przeciąg Factorio, leniwy tylko czybyk. Dobra, zanim zaczniemy dzisiaj robić rzeczy, dwa odcinki temu Ryba Kawalarz dał fajny pomysł, co zrobić z tym. Mianowicie możemy sobie zrobić małą sieć logiczną, to trochę za dużo powiedziane, a raczej dwa warunki logiczne, jak zautomatyzować układanie tych robotów. Dobra, więc zrobię sobie czerwony przewód, on służy do łączenia rzeczy z różnymi warunkami logistycznymi. I tak, po pierwsze zrobimy sobie podajnik. Na razie zrobię go tak, żeby jeszcze nic nie dziergał. I tak, połączymy go siecią, kablem z roboportem. Tak, ładnie. Jeszcze zrobimy drugi podajnik na drugie roboty. Jego również połączymy z roboportem. I tak, w roborcie ustalimy coś takiego jak odczyto ich statystyki robotów. Dzięki temu w tych kablach pojawią się sygnały równe ilości różnych robotów w sieci logistycznej. I teraz co możemy sobie zrobić? Możemy tutaj sobie ustawić włącz-wyłącz warunek. Dobra, tylko muszę jeszcze zobaczyć. Okej, gdzie mnie atakują? Tam, ale tam jest spoko. Dobra. Chyba przydałby nam się tutaj radar. Mam jakieś radary przy sobie? Mam jeden. Zostawmy jeden, bo mam chyba zautomatyzowaną również ich produkcję. Okej, wstawię tutaj jeden. I zobaczymy, czy tutaj nic się nie pojawi. Dobra, wracając do tego. Więc tak. Interesują nas te dwa sygnały, dostępne roboty logistyczne X oraz dostępne roboty konstrukcyjne Z. Więc tu mamy roboty logistyczne, więc tak, odczytujemy sobie sygnał X i wtedy, kiedy on jest równy 0, to ten podajnik będzie pracował. Tak samo tutaj zrobimy, czytamy sygnał Z, wtedy, kiedy jest równy 0, ten podajnik będzie pracował. Okej, możemy to sobie szybko przetestować. Powiedzmy sobie, postawię skrzynię. Zdeponuję do niej moje wszystkie pasy. I widzimy, że jak się skończyły roboty logistyczne, to ten robot zaczął je pompować. Okej, mam już jeden wolny i przestał pompować. Dobra. Dobra, dzięki raz jeszcze, Ryba Kawalarz. Fajny pomysł. Ja nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy można odczytywać z sieci logistycznej, ale można. Dobra, kolejna rzecz, którą musimy jeszcze zrobić, to olej. Ponieważ martwiłem się przez dużo czasu, że będę miał za mało, za mało gazolu. Okazuje się, że mam za dużo gazolu. Skończył mi się mazut, przez to przestała się produkcja smaru. Smar w ogóle sobie zaczniemy magazynować. Tak. Zwiększymy sobie również zapas gazolu. Dobra. I wszystko powinno działać dalej. Dobra. Produkują mazut. Dobra, czy idzie tutaj mazut? Chyba tak. Dosyć powoli, ale idzie. Okej, zastanawia mnie, czy to nie wybierze pierwszeństwa w takim razie. Tak, to zdecydowanie otrzymuje więcej mazutu. Więc na razie to odłączymy. I będzie tylko smar szedł na mazut. Czy mazut będzie tylko szedł do smaru. Dobra, to powinno zaradzić problem. Dobra, dalej co chcemy badać? Co raczej możemy badać? Przetwórstwo paliwa jądrowego. Ojejku, to będzie drogie. Ok, ładowność robotów technicznych 2. To się nam przyda? No i dobra. Więc dzisiaj w odcinku, tak jak zapowiadałem, weźmiemy się za
zmianę naszych przetapialni na elektryczne. Ponadto mam chyba pewnie jeszcze sporo betonu. Tak. Dobra, ty już wziąłem zapas piecy. I tak, myślę, że możemy sobie zrobić... Jak to się zwiększało? Wiecie co, sorry, muszę sprawdzić, jak się zwiększało rozmiar... Kwipunek, to rozmiar pędzla. Okej, wiecie co, nie znajdę tego. Dobra, w każdym razie zróbmy sobie tutaj małą ścieżkę z betonu. Tak. Możemy zrobić również tutaj. Tak, mamy trochę betonu w zapasie, więc nie powinno robić to nam problemu. Widzicie, po betonie troszkę się szybciej poruszamy, mianowicie o 40% szybciej, więc przyda nam się to. Ok. I tak, dobra. Chyba na razie muszę zatrzymać, chociaż w sumie nie mogę zatrzymać tego badań. W każdym razie to wszystko chcemy rozbroić. Dobra, mam trzy linie przetapiające żelazo oraz dwie linie przetapiające stal. Teraz to wszystko tworzymy jako elektryczne piece. I mamy sporo miejsca, więc to nie będzie problemu. Więc tak, roboty konstrukcyjne ruszyły. Musimy poczekać chwilę, aż powykonują rzeczy. Przy okazji tak. Tak, wszystkie przepompował, więc ten to ramię również działa. Ok. One sobie tutaj powoli będą budował tą ścieżkę z betonu. Ale dobra, my na razie chcemy zdemontować to wszystko. Dokładnie. Tak, przez chwilę nie będziemy mieli żelaza w całej fabryce, ale to spoko. Poradzimy sobie później z tym. Ja to również pozdejmuję. Będziemy potrzebowali więcej miejsca. Okej, dobra. Muszę zdeponować tutaj parę rzeczy. Między innymi to, powiedzmy. A nie pozwalasz mi, bo jest zapas. Okej, ale ja chcę. Dobra. I teraz na chwilę ustawię wywóz węgla. Półprodukty węgiel oraz tak. Całkowity wywóz węgla oraz całkowity wywóz rudy. Żeby mi tutaj nie zawalały reszty ekwipunku. Dobra. Roboty nasze powoli będą to również rozbierać. Okej, dobra. Węgiel w sumie ten już nie będzie nam potrzebny, bo tą linię również sobie przerobimy na elektryczną. Na razie wezmę tutaj porozwalam. Rzeczy ręcznie, żeby zacząć tutaj już to projektować linię. Ok. Więcej zapasu. Dobra. To nasze skrzynki. Sobie mogę postawić tutaj skrzynkę magazynującą, żeby nie musiały tak daleko roboty latać. Najpierw trochę stali potrzebują. I skrzynka magazynująca. A, dobra, stal. Jeszcze parę czerwonych. Okej.
Ciach. Ale znowu zły przycisk. Dobra. No chodźcie, robociki. Już się chyba poddają. A. Okej, okay, patrzcie, moja... moje baterie się wyczerpały. Tak, tak jak mówiłem, przenośne ogniwa słoneczne nie generują zbyt dużo energii. Raczej generują je bardzo mało. Okej. I tak. Tutaj możecie magazynować teraz te rzeczy. I dobra. Rozwalmy resztę tego. Tą linię węgla może na razie puśćmy dołem, chociaż ją i tak zaraz zlikwidujemy. Okej, dobra, pozbawiłem chyba całą kopalnię tutaj wszystkiego. Okej. Dobra, to na pewno nie wystarczy, ponieważ... ponieważ piece elektryczne... Ejku, gdzie znowu mnie atakują? O, tutaj! Serio? Won. Jak one aż tutaj wlazły? Na pewno tutaj musiało się coś zespełnić. No dobra. Serio, jak one tutaj wlazły? Tędy sobie przelazły i postanowiły, że sobie przejdą, nie atakując niczego innego? Dobra, nie mam pojęcia. Dobra, mój zestaw ochronny. Stawmy sobie tutaj. Tak, i moje biedne robociki również są wyczerpane. Okej, dobra, na razie to postawię ręcznie. Jest taki mały myk, że jak nam się zaczynają wyczerpywać roboty, to możemy je jakby skasować w ten sposób, klikając co nie prawym przyciskiem myszy. Wtedy one nam się dodają do ekwipunku i mają pełen zapas baterii. Więc taki trochę... silnik parowy. Okej, okay, taki trochę... no... eksploitale. A z problemem energii się poradzimy sobie później. Czy one już się tak długo ładują? Czy mamy jakieś problemy z energią? Nie. Po prostu się długo ładują, bo mamy mało robot portów najwidoczniej. A nie. Musiałem odciąć się. Okej, musiałem odciąć całą bazę przez przypadek. Okej, dobra. Naprawmy to szybko. Aha. Dobra. Będzie lepiej. Pozbierajmy to. Ha, jak się rzuciły na prąd. A, dobra. Czy co, to może też już od razu skasuję. Będzie mi tylko tutaj tarasowało drogę. I tak. Nasza linia zacznie się, powiedzmy, tutaj. I zrobię tak jak wcześniej, po 12 piecy. Okej, okay, może dalej trochę? Nie, powinno być okej. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Okej. Okay. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Świetnie. I tak samo z drugiej strony. Okej. Okay.
Spoko, tutaj będzie sobie pas leciał wylotowy. I tutaj będą kolejne piece. Tak, roboty szaleją. Mają za dużo roboty. Spokojnie, prędzej czy później sobie z tym poradzą. No i dobra. Tego nie chcę. To są moje biedne roboty, więc je pościągam. Dobra, ładowność robotów to fajnie, nam się przyda. Czy nie pokasowałem więcej niż potrzebowałem? Chyba nie. Trzymam nadzieję. Tak, dobra. Znowu tutaj rzeczy niepotrzebne. No i dobra. Jedziemy z ustawieniem. Będzie pas wystarczający. Tutaj będą... Okej. Zbieram was już. Podajniki. Dobra. To, że na razie daję po 12 piecy, to nie oznacza, że w przyszłości nie będę wydłużał trochę tej linii. Na razie po prostu na tyle mam miejsca. W sumie mógłbym jeszcze dalej wydłużać, mam na więcej miejsca, ale 12 piecy całkowicie wypełnia żółty pas odpływowy z obu stron. Więc jak zrobimy w ten sposób, jak piece będą pracować z pełną wydajnością, to one powinny w pełni zapełniać cały pas transmisyjny. Żółty znaczy. To możemy upgrade'ować, żeby sobie zmieścić więcej piecy, ale nie mam na razie do tego potrzeby. Dobra. To jest cały rozgardiasz jakiś, więc może pozgarniajmy te rzeczy również. Dobra. Okej, wiecie co, przydałoby mi się pewnie więcej tych przenośnych ogniw. Na razie mógłbym sobie podarować z tarczy energetycznej. Okej, czy mam tutaj zasięg budowania wszędzie? Tak. Więc dobra. W takim razie dokończymy jeszcze to ustawienie. Resztę pewnie będą zabudować za nas roboty. Okej, dobra. Jeszcze to trzeba podłączyć do sieci. A tutaj niepotrzebne, tutaj... Chociaż później się przydadzą. Dobra. Ciach. 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 Okej. I zróbmy tak wszędzie. Dobra, to będzie nasza linia. Dobra. W takim razie wpakuję tutaj resztę. Wow, ile śmieci. Dobra, wpakuję tutaj resztę piecy. I tak. I resztę linii roboty będą budować za nas. Dobra, to jeszcze musimy wykasować. Wtedy skończyła nam się energia. Więc noktowizor przestał nam działać.
Szkoda, że nie ma żadnego sposobu, żeby podładować baterię z sieci elektrycznej. Tylko trzeba budować coś mobilnego, co ci będzie zasilać i jak to wysiądzie, to kupa. W przyszłości będziemy mieli fajniejszy sposób zasilania. Zrobimy sobie przenośny reaktor jądrowy. Ale tak, to w przyszłości. Póki co musimy jechać na tym, co mamy. Dobra, zróbmy sobie nowy schemat na to. Chociaż pewnie już mam jakiś gotowy, albo i nie. Dobra, mamy schemat. Tutaj... Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Dobra. Wkładujemy sobie go do, tutaj do książki. I zbudujmy go sobie od razu. Chcę, żeby każdy piec miał swój własny pas transmisyjny, dopływowy. Ponieważ w przyszłości, jak będziemy sobie wydłużać te linie, to dopływ żelaza zacznie robić się problemem. Więc dobrze już o tym myśleć jest na przyszłość, więc nie będę tak robił, żeby był jeden pas dla dwóch linii pieców, tylko zrobię to w ten sposób. Ciach. Ciach, dobra. Dobra, powinienem mieć tam skrzynię. Czy ustawiłem tam skrzynię? Tak, pasywną skrzynię zaopatrzeniową. Więc jeżeli tutaj zabraknie wszystkich piesy, to jeszcze tam będą latać. Dobra, to również skasuję, bo mi będzie blokować. A tutaj musimy zrobić jakiś sprytny system rozdzielania rudy żelaza. Okej. To również pokasujemy. Nie będę kasował robotami, bo aż ciągle mi brakuje energii. Okej. Kasujmy to wszystko ręcznie i... No i dobra. Myślałem na to, jak to zrobić, żeby było fajnie. Więc jedyny sposób, jaki do jakiego doszedłem, zrobić sobie tutaj, powiedzmy, taką mini szynę z rudą, która będzie jechała od lewej w prawą i zaopatrywała wszystko po kolei. Ok. Będzie coś takiego. Będzie tutaj split. Tutaj będzie dochodziło do pierwszego. Ok. Jeden split. Ok, znowu coś mi niszczą. Tutaj aż doszły. Ok, dobra. Wiecie co? Stawcie tutaj wieżyczkę obronną. Dobra. Mam nadzieję, że samo. Roboty same to ogarną. Dobra. Może tak zrobimy. Ok. Będzie kolejny. Mogą być problemy z wydajnością, ale takimi rzeczami później się będę zajmował. Dobra, i tutaj też będziemy trzy pasy puszczali. Na razie mamy trzy pasy żelaza. Tak jak w normalnej linii będziemy sobie robili coś takiego. Tak. Dobra. Tak, ślicznie wygląda. Pewnie równie fajnie będzie działać, ale dobra. Okej, dobra, źle. To tam powinno być. Okej, dobra. Dobra, jak tam sytuacja?
A, brakuje wam pewnie działek laserowych, co? A nie, jakiś... Nie, jakiś... Tak, jakiś robot tam już leciał. Ha. Dobra. Jeszcze raz, jak tam działka laserowe? Dalej stoi produkcja, bo dalej nie ma stali. Okej, dobra, więc musimy się tam sami wybrać. Okej. Zawsze... Tak, zawsze mamy trochę opóźnień. W związku z potworami. Tak, będziemy musieli tutaj ogarnąć, co tam się cokolwiek zdarzyło. Czego z dziwnych stron nas atakują roboty. Znaczy potwory. A może to był tylko zwiadowca? Znaczy był, jeszcze jest. Był. Dobra. Mamy 31 piecy. Okej. Okay. Ponieważ musimy jeszcze postawić tak, czy do piecy elektrycznych potrzebujemy stali? Tak. Więc musimy jeszcze przynajmniej jedną linię ze stalą zbudować. Tak, a jak tam na dole zapas piecy wygląda? Jeszcze 53, dobra, czyli starczy nam. Dobra. Garnijmy najpierw to. Ale wiecie co, może skopiuję po prostu to. I tak. Mamy schemat. Okej. To chcę postawić tutaj. Oraz tutaj. I teraz tak. Nie chcę tego wykopać, chcę to skasować. Dobra. Okej. Nie tu chciałem, żebyś pływała. Tak, zróbmy to ładnie. Dobra. Dobra, to na razie ustawię tak, żeby tutaj zeszło cała reszta. Dobra. Już robociki przyjeżdżają zabierać rzeczy. Dobra. Ty wlecisz tutaj. Ty wlecisz tutaj. Dobra, i myślę, że tutaj będzie dobry sposób, znaczy dobrze będzie tutaj zastosować te rozdzielacze z licznikami. Znaczy ustawimy sobie tutaj licznik, który będzie zliczał, czy linia jest pusta, tak żeby zawsze wpuszczał pełną linię do tych właśnie do piecy. Ale na razie jeszcze nie mam na to schematu, nigdy tego nie robiłem, więc nie będę tego próbował na linii. No i dobra. Okej. To już naprawione. Co to jeszcze zgarnę? Okej. Tak, bo na razie, tak, dopóki linia nie będzie pełna, to widzicie, dosyć mało wjeżdża na tą linię. Więc to jest pewien problem, ale dobra. Dobra, ciągnijmy sobie może jeszcze szybko. A tak, wrzuciłem wszystkie piece.
Drewnijmy sobie jeszcze szybko linię do przetwarzania stali. Aż będzie ona troszkę inaczej wyglądać. Tak. Drugiego na razie nie będę potrzebował. Przynajmniej nie tutaj. I tak. Tutaj będzie linia piecy. Tutaj będzie druga linia piecy. Zaraz obok. A w sumie tutaj tam, tutaj też będą w tą stronę. Tak. Bez konieczności pamiętania się tutaj z węglem dużo przyjemniej to będzie działać. Okej. To już wszystko. Tak, jeszcze podłączyć do prądu. Dobra, kasuję tutaj, żeby ładnie się ustawiały w siatkę. Aż tak dużo tutaj w sumie nie potrzebujemy. Dobra. I tutaj też. Okej. Ładnie. Dobra, to jeszcze jeden schemat zrobimy na to. I zrobimy coś takiego, tylko że odwrócone. Będzie trochę za dużo tych będzie trochę za dużo okej, dobra, nie, bo nie będą się słupy ładnie zgrywać, więc to odpada w takim razie. Okej. Dołączę to szybko do linii. Okej, dobra. To myślę, że już dokończę ręcznie. Myślę, że również przerobię ręcznie tą linię z miedzią. W ten sam sposób, żeby wytapiała. Jak widzicie, póki co działa sprawnie w miarę wszystko. Tak, poza tym, że mamy większe zapotrzebowanie na żelazo niż możemy wytworzyć. A, w sumie jeszcze tutaj nie podłączyłem wyjść. Tak troszkę zajmie, zanim piece w pełni zapełnią magazyny, znaczy pasy, wszystkie transmisyjne. Więc tak, na razie produkcja ruszy pełną parą. I tak, tak jak mówię, to już poza nagrywaniem zrobię sobie. Również to zamienię, ponieważ nie będzie to za bardzo ciekawe. A następną rzeczą, którą mamy w kolejności, to wymiana naszej rudy żelaza. Czyli nie wymiana, a raczej podczepienie kolejnego złoża, mianowicie tego, gdzie my musieli robić mały rajdzik po wszystkich opcjach, więc nie wiem, czy to również mam nagrywać, to chyba nie jest zbyt ciekawego, jak będę jeździł czołgiem i po prostu stawiał wieżyczki wszędzie i niszczył. Więc piszcie w komentarzach, czy chcecie widzieć takie rzeczy. Jak nie, to będę omijał, bo już troszkę tego widzieliście, a to się niczym za bardzo nie różni. No i cóż, jak już ogarniamy te dwie rzeczy, to potem możemy się wziąć za przedostatnie pakiety naukowe, czyli za zaawansowane. W sumie nie są one aż takie trudne. Układy procesorowe nie są trudne do zrobienia, chociaż fajną linię można z tego zrobić. Moduły prędkości też nie są aż takie trudne do zrobienia. Tak, tylko po prostu układy i tyle. A same układy procesorowe też. Układy plus kwas siarkowy. Więc dobra.
Więc to tyle będzie w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!